Renata Wittmann. Dzień dobry. Szalon naszym gościem jest dzisiaj Władysław Kondratowicz, pomysłodawca albumu Nad Wyżyną Oszmiańską, były wiceminister transportu. Dzień dobry, witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. I gratulujemy wydania albumu. Dziękuję bardzo. Skąd pomysł? No, była taka idea, jak pokazać nasz kraj, nasza strona Wileńszczyzny, z takiej strony może niewidzianej, takiej dość dużo komu. I jedna z takich wersji była, czy propozycji, stworzyć taki album z lotu ptaka, jakby wyglądała nasza Wileńszczyzna. I no, myślę, że udało się. Bo naprawdę zdjęcie jest wspaniałe i odkrywają nasz kraj po nowemu. Kto robił zdjęcie, kto jest autorem zdjęć i jak odbyła się wczoraj ta promocja, bo wczoraj odbyła się pierwsza prezentacja, tak? Znaleźli taka fajna grupa ludzi, wydawnictwa Voyager, która pomogła nam zrobić, wykorzystała nowoczesne technologie, drony zwane, które pozwalają zrobić zdjęcie w odpowiednim rakursie. Naprawdę to potrzebuje i znać i doświadczenie, bo tak zajście tak prosto naprawdę nie. I nie jeden dzień dopali ta pogoda i faktycznie te, nawet trwanie filmowania było, trwało i gdzieś 2 miesiące. Zajście, a w jakiej porze? Ciekawie, to była jesień, lato czy to już zima? Była więcej jesień, tak szkoda, że sam projekt nie pozwala 4 pory roku, bo musi być zdane w czas, ale to była jesień, ale jesień u nas jest piękna na Wileńszczyźnie. Władysław Sorokomla był nie tylko wielkim poetą, ale i wielkim propagatorem turystyki. I właśnie Władysław Sorokomla to był takim inspiratorem, tak? Na pewno tak. To jego wydany przewodnik w promieniach od Wilna i była ta idea, bo w czasie Sorokomli to on jechał i opisywał, bo no, można było jeszcze tam coś narysować, nie? A w nasze czasy to jest już druga sprawa, która jest zdjęcie, które pozwala to zostawić dla przyszłych pokoleń. I tak jak wygląda naturalnie. Nie mamy dzisiaj może takiego jak Władysława Sorokomli, ale jest druga sprawa. Jest Władysław Kondratowicz, a nazwisko prawdziwe Sorokomli też było Kondratowicz. To jest taka przypadkowa zbieżność nazwisk? No na pewno tak. Czy jakieś więzi krwi też? No, może mama imię z ojcem dawali z myślami o tym, że może był taki pisarz, ale to tak zbieg. Ten projekt, w ramach którego został wydany album Nad Wyżyną Oszmiańską, on brzmi promocja okolic Niemierza poprzez trasę turystyczną. Co w ramach tego projektu jeszcze jest zaplanowane? Co jeszcze... Czym jeszcze nas zdziwić i zaskoczycie? No naprawdę to jeden z tych myśli był wynajem naszych rowerów, bo to jest i możliwość i dla wspólnoty miejscowej tworzyć jakąś egzylalność. Plus dodatkowo jasne, że ludzie, którzy przyjeżdżają z Wilna, Wilna jest daleko, mogą zostawić samochody, obejrzeć okolice Niemierza i wziąć te rowery i dalej pojechać nawet do Miednickiego Zamku. To nie jest tak daleko, ale no, za cały dzień, ja myślę, w tej miejscowości objeżdżając, korzystając z naszego albumu zdjęć, planujemy podać na stronie internetowej naszej wspólnoty koordynaty każde zdjęcie, żeby to możliwe było na przykład zaplanować w odpowiedniej systemie swoją podróż. A jaka to jest wspólnota, proszę? Niemiecka, to jest nasza niemiecka wspólnota, mamy stronę Niemierze.lt. Tak, Niemierze.lt. Druga sprawa, jasna, że kultura naszego starostwa jest dość bogata. Mamy tatarska wspólnota, która jest takim może kolorystycznym takim akcentem naszego Niemierza i naprawdę przedstawiają interesne dla zwiedzania obiekty, takie nawet i mieczeci, i teraz i swoją kulinarię, słynny pierikoczewnik, który zawsze można zamówić w Niemierzu i mieć jego takim, jakim naprawdziwym, jaki on bywa u Tatarów. No to kiedy już to ci Tatarzy rozwiną jakąś taką działalność też turystyczną, promocyjną swojej kultury? Tak, oni też mają tam już aktywnie działają i mamy nadzieję na drugi rok skończą budynek swojej wspólnoty,
gdzie jest zaplanowana taka kulinaria, taka tradycje, te stare tatarskie przedstawienia i mamy nadzieję, że to będzie dość aktywnie, dość dobrze przyjęte mieszkańcami i głosami naszych gmin. Tak to, jak to jest u Tatarów w Polsce, bo oni dość prężnie to rozwijają. No tak. I promują swoją kulturę. Ja myślę tak, ale u nas będzie lepiej. Będzie lepiej. Tak. A współpraca jest jakby... Ja myślę, że tak, jest nasze Tatarzy. Wymieniacie się doświadczeniem, tak? Tatarzy współpracują. Tatarzy współpracują, bo dość ich wspólnota jest taka, ale nieduża, na byłych granicach Księstwa Wielkiego Litewskiego, ale oni między sobą obcują i często i nas zapraszają, bo my z nimi bardzo dobrze współpracujemy. Ilu Tatarów mieszka w Niemierzu jeszcze? Wspólnota niemiecka Tatarów ma 400 członków, ale to nie tylko niemieckie Tatary, ale i Tatarzy z Wilna i z okolic, ale to dość duża wspólnota, bo przecież mają mieczeć i ta mieczeć działa i wytrzymanie całej gospodarki też potrzebuje pieniędzy, co pomaga i samorząd. Mają też swój cmentarz tam. Mają cmentarz miary, tak. W Niemierzu to jeden z starszych cmentarzy. Ja nie wiem, naprawdę jest i groby z XIV wieku. Jak Tatar spotyka się z Polakiem z Litwy, to w jakim języku rozmawiają? Ciekawa jestem. To znaczy, Tatary zależy skąd, z jakiego rejonu pochodzą. Na przykład nasze Tatarzy wileńskiego rejonu, oni rozmawiają w języku polskim. Najczęściej takie stare Tatary. Teraz jasne, nowoczesne. W dzisiejsze czasy to korzystają i litewski język, i rosyjski język. Białoruskie Tatary, oni też po polsku i po białorusku, po rosyjsku. Litewskie Tatary z Litusu, czy już więcej tam korzystają z litewskiego języka. Mm-hmm. Wróćmy do albumu Nad Wyżyną Szmiańską. Z jakich środków został wydany ten album? Nasza wspólnota złożyła wniosek do lokalnej grupy działania rejonu wileńskiego. W ramach strategii była przewidziana popularyzacja kraju i nasz wniosek był część tej strategii i utrzymania finansowania. To znaczy z budżetu samorządu, tak? Głównie, czy też nie, jakieś środki unijne? To jest unijne środki. Faktycznie samorząd w tym wypadku nie dokładał się, tylko były środki unijne plus praca wspólnoty. To jest dwóch części. To jest, jeżeli wziąć cały projekt, to 80% to jest środki unijne, 20% to jest... I ile koszta takiego wydania praca, mniej więcej? Sam koszt, album to w rejonie 12 tysięcy, ale cały projekt nabycia rowerów, audio, wideo, techniki dla korzystania, kwadracyklów, które będą potrzebne nam dla oznaki trasy i tak dalej, to około 90 tysięcy, to razem z tą częścią pracy, którą wkłada i wspólnota. No a sam album, gdzie można nabyć? Czy będzie można go nabyć? Tak, teraz album my planujemy rozpowszechnić w singarniach takich, które więcej jest i w rejonie wileńskim, i w Domu Polskim popróbujemy nać kontakty. Już jest niektóre egzemplarze dostarczone do Biblioteki Centralnej Rejonu Wileńskiego. Mamy nadzieję, że to będzie dobrym podręcznikiem dla tego, kto żyje w tym kraju, żeby zobaczyć naprawdę, jak to jest pięknie. I ja widzę, największe zainteresowanie jest od tych ludzi, które mieszkają tutaj stąd, u nas. Tak? Stąd, bo moja tak ziemia, to są tacy patrioci lokalni. Patrioci tak? lokalni i to bardzo dobrze, bo bardzo. Z jednych takich i podstawowych i celi, i AWPL, i na naszej wspólnoty było, i w programie napisano, wiem, że jest ta miłość do swojego kraju rozwijać. Swojej małej ojczyzny. Bo swojej małej ojczyzny, tak. Co jeszcze jest w planach, żeby rozwijać właśnie tę miłość? To jak ja mówiłem, ta współpraca z drugimi wspólnotami, bo naprawdę ten produkt jednej wspólnoty wiejskiej stworzy dość ciężko. Kiedy robi się sieć, to dla turysta, który z Litwy, z granicy Litwy, jest dość, stwarza się system i to jest dość wygodnie przyjechać i dość dużo zobaczyć, bo naprawdę mamy i Mielnicki Zamek, i Muzeum Serokomli, mamy i Tatarów moje wymienione, i drugie różnych rzeczy, które mogą być atrakcyjne. Ja myślę, i można to wykorzystywać. I można to wykorzystywać. I to trzeba wykorzystywać, bo naprawdę
A już dawno może trzeba było to wykorzystywać. No to w tym kierunku idzie się, tak? Bo i ten sam muzej w Mursyrokomli wymienionym jest nowy, nowoczesny i tam dobra, wspaniała ekipa pracuje, tak samo i Miednicki zamek jest rekonstruowany i czeka drugiego etapu i jest możliwość. Góra Józefowa najwyższa, Auchstoje najwyższa, ale obok Józefowa jest stworzone możliwości oglądać okolicy. Tak co w tym kierunku idzie. I ja myślę, to trzeba prezentować, prezentować. Rząd przygotował program pomocy dla Wieńszczyzny. Jak pan widział jakieś te projekty, jak pan to ocenia, ten program? I co pana zdaniem powinno być właśnie z rządu, żeby wspomóc ten region? No, ja wiem, że tak, tam pracowała grupa, która była stworzona i byli przedstawiciele samorządów. Jasne, że każdy samorząd składał swoje propozycje. Pytania, co... Z tych propozycji zostało przyjęte. Tak, jasne, jest. Ja widziałam i takie części, które tego projektu, który dotyczy i naszych rejonów, Soleśnickiego i Wileńskiego rejonu. I dobrze, że tam jest te obiekty, bo to dodatkowa gwarancja, że te będą prace zrobione. Jasne, to nie 100% gwarancja, bo wiedząc, jak to było wcześniej, bo to jest nie pierwszy już taki program, ale wiedząc i mając doświadczenia pracy w rządzie, powiem, że każdy punkt pozwala w przyszłości wykorzystać i potrzebować, żeby ta sama droga, która jest tam włączona na przykład w Szyszkach, czy jaki drugi obiekt był wykonany, to jest jedna z tych możliwości. Pytanie, żeby tylko słowo nie rozchodzili się. Żeby to było tak, nie tylko na słowach, na słowach, ale też ale to, że same samorządy proponowały rządowi, tak, co uważają za stosowne, propozycje składały, to już jest dobrze. To bo, jest tak. Bo nikt lepiej nie wie, jak rozwijać i w czym można pomóc, jak same samorządy, tak? Na pewno tak, bo ja widząc grupę, to tam naprawdę byli dyrektorzy samorządów i przedstawicieli działów inwestycji, to te ludzie, które naprawdę wiedzą te problemy i ja myślę, to jest, naprawdę byli te propozycje były słuszne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Powodzenia życzymy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Władysław Kondratowicz, pomysłodawca albumu Nad Wyżyną Szmieńską, obecnie wiceszef Departamentu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Transportu. Dziękuję.